Witam was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Smokol i zapraszam na materiał z kolejnej gry. Moi drodzy, twórcy, producent 34 Big Things wydał Goat Simulator, czyli słynny symulator kozy, która okazała się grą, która kompletnie nic nie miała wspólnego z symulatorem kozy i była grą tak popierdoloną, że myślałem, że już nikt nie przebije tego poziomu ani nic z tych rzeczy, to powiem wam szczerze, że twórcy 16 stycznia 2020 roku wydali kolejną grę i to jeszcze bardziej popierdoloną, Goat of Duty. Moi drodzy, to jest wartki szotet z kozami w roli głównej, stawiający na rozrywkę w starym stylu a la Quake 3 Arena. Goat of Duty przeznaczone jest głównie do zabawy wieloosobowej z możliwością gry w kilku trybach, tym klasycznym deathmatchu. Moi drodzy, na początek ja sobie zabawię po prostu training, a później trochę pogramy online, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No to moi drodzy, jest nasza koza w roli głównej. Jest skakanie. Ło! Szukajmy kozy do zabicia. Jest pierwsza koza. Nie, kurde, no. No powiem szczerze, mody strzelania zabiła mnie. Ale widzę, że mamy szybkie odrodzenia, także jest okej. Okay. Mamy też apteczki. No powiem szczerze, nie ogarniam trochę tych map. A jest madafaka. Jest madafaka. Ja pierdziu, co tu się dzieje? To jest ogień. Ale... Okej, okay, mamy pierwsze zabójstwo. HP podzasowane. Ale tylko jedną broń mamy? A zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, z czego teraz będziemy napieprzać. O, jakiś shotgun. Coś ten deseń. A to z bazuki, kurde, napierdziela w nas. Grubo. Jezus pierdol. I kto nie mówi, że te gry nie są popierdolone? No, jest popierdolona gra. Ale widzę, mapa trochę taka cudna. Zobaczmy, co my tu mamy. W tym złocie. No, nie wiem, co to daje. O, coś tam było, ale... No, widzę ją. 55 HP. A, ciężko trafić, powiem wam szczerze, ale... Myślę, że damy radę, damy ready. Jest! Drugie morderstwo, dobra. Podreperujemy sobie HP jak najbardziej, skoro mamy taką możliwość. Amunicja też nam przybyła. A to jest taki pobyt deathmatch, czyli walczymy tutaj, widzę, między sobą. Zobaczymy, co z tego po prostu wyniknie. Poleciała koza. No tylko nie widzę tego ziomka. Powiem szczerze, jeden na dwóch to dobra rywalizacja nie jest. Znaczy jeden na jednego taki latanie. No za chwilę zobaczymy sobie dokładnie tak gdzieś do 2 minuty, jak to będzie wyglądało wszystko, gdy przejdziemy sobie po prostu na tryb online. Jest koza. Chyba ją wyjebało do góry. Powiem wam szczerze, więcej takiego, kurde, bezsensownego latania
To nie, powiem szczerze, zastanawiam się do dnia dzisiejszego, co twórcy zarówno symulatora kozy, jak i Ghost of Duty mieli po prostu w głowach, co oni ćpali, że wypuścili takie gry. A ludzie w to grają. Więc... No akurat jeżeli chodzi o Ghost of Duty, ta gra jest tylko i wyłącznie na PC-ta, nie doczekała się ona konwertu na PlayStation 4 czy na Xboxa. Więc... No, chyba będzie remis w tej takiej zabawie. No, ale tutaj widzę, że ta standardowa broń jest prawie że nieskończona. 25 sekund, ale bardzo ciężko tutaj dorwać tego naszego przeciwnika. Tylko po prostu wypatrzeć, gdzie on może chodzić. No powiem wam szczerze, te mapy są trochę za duże na dwie osoby. No nie, no dobra, model strzelania jest spoko. Dobra, zakończył się trening. Ja pierdziele, co oni tu wymyślili? Wybuchające kozy jako fajerwerki. Nie, ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań, co oni tutaj wymyślili. Dobra. Okej. Okay. Nie będę wybierał następnej mapy. Zagrajmy sobie online. No to moi drodzy, zaczynamy jazdę na całego. No widzę, ruskie grają. Łoku! Dobra, ja już wiem, co to jest za mapa. Aha, dobra, na zielono to jest mój kompan, chyba. O pierdziele, o co tu chodzi? No nie, no to jest po prostu pojebane, ale totalnie. Chyba podejrzewam, o co tutaj chodzi. My mamy to zrobić w formie samobójstwa. Yeah! Dobra, zginąłem. W rankingu jestem czwarty na pięciu, jak na razie. Ach, tutaj będzie mortal, no ale... No tutaj teoretycznie łatwo można doprowadzić do śmierci przeciwnika, ale naprawdę... No sam się doprowadziłem, no nie. Nie ogarniam po prostu tej mapy. Uważam ją trochę za popierdoloną, no ale... Ja pierdzielę, no. Ale to powinno być jako zabójstwo zaliczone, przecież ja zabiłem. Ja pierdziło, normalnie. Co tu się dzieje? To jest po prostu chore. Mamy nieskończone bronie, możemy do siebie strzelać, ile fabryka dała. Dobra, na razie mam dwa. No dobra. Porażeczka była. Nie wyszło to. Fajnie, kogoś zabijemy chyba. No, przynajmniej na to liczę. Co tu dużo mówić o tej grze? No, ona jest szalona. Ale... Nie! Okej, okay, widzę... Dobra! Teraz to odkryłem, że za samobójstwo... tracimy zabójstwa. Więc na to też tutaj trzeba będzie uważać. Jak popełnimy samobójstwo i z własnej winy
wypadniemy z tej mapy, to... to niestety tracimy zabójstwa i ja przez to trochę tutaj straciłem. Ja pierdolę, to jest naprawdę pojebane, to jest poryte po prostu. To jest po prostu... Ale powiem wam szczerze, no rozgrywka przynajmniej jest szybka. Była ko... Nie! Nie zauważyłem tej dziury. Aaaa, no i mam zero. Mam zero zabójstw. Dobra. Odzyskałem pierwsze, ale też zostałem zabity. Dobra. Tutaj naprawdę skomplikowana sytuacja. Kurde, tutaj na... No nie. No, i jeszcze to się samobójstwem zakończyło. No myślałem, że dostałem, no. Gruba sytuacja, dobra. Odzyskałem jedno zabójstwo. No tutaj trzeba będzie latać po tych platformach. Jak szalony. To jest siła odrzutu, ale ciężko powiem wam szczerze, tak tutaj widzę z gry zabić kogoś. O, wiem o co tutaj chodzi. O! Na kolce poszłem. No to nieźle, grubo. Moi drodzy, 4 minuty totalnego rozpierdolu. No nieźle, nieźle. To mapa jest naprawdę szalona. Ale mamy graczy. No dobra. Miałem dwa zabójstwa. Już się cieszyłem, że wracam do normy. A tu... Na razie nic. Dobra, to nie było moje. Dobra, mamy dwa. Postarajmy się o trzecie. No jakiś rusek mnie akurat zabił. No nie! Serio! No dlaczego to zostało uznane jako samobójstwo, jakby mnie trafił? Były dwa, było fajnie. Ja pierdzielę, no nie, nie. Ja mam 21 śmierci, no. Nieźle. Ale ja też trochę potrafiałem, tylko no nie wiedziałem, że po prostu te samobójstwa tutaj likwidują dużo. Dobra, mamy jedne zabójstwo w całej tej zabawie. Teraz się postarajmy doprowadzić tutaj do kolejnej sytuacji. O, nabiłem się na kolce. Ach, widzę graczy dołącza do zabawy. Czyli coś się tutaj dzieje po prostu w tym świecie online, jeżeli chodzi o kózkę. Oberwałem teraz. Muszę to mocno uważać, ale tutaj też widzę, że bardzo dużo te... Oj. No nie popatrzyłem po prostu. No powiem wam szczerze, mapa jest po prostu dla mnie dziwna. Ja bym po prostu wolał mniej takiego skakania po tej mapie. A, tutaj będę failował, no. Kurwa, ale to przeżyło, dobra. Jednego się udało zabić. Na razie tylko jednego. Ty patrz stamtąd. No nie idzie z takiego dystansu. Widzę zabijać. Ojojoj, ale oberwałem. Pięknie. Mamy dwa. Wypadł. No nie, miałem trzy, ale akurat spadłem. Dobra, ale mamy dwa. Tego się trzymajmy. Ja zaraz postaram się tu coś jeszcze działać. W sensie trzeciego zabójstwa. Dobra, zostałem zabity.
bo wiecie co, no jak jestem kozą, to nie do końca widzę sytuację, gdzie ja po prostu skaczę. I jakie to jest po prostu szaleństwo tutaj, naprawdę, to jest szaleństwo. Dobra, mamy 4, może będzie 5. Jakoś zaczynam czaić tą grę. No mamy serię zabójstw. No mamy 6. Nie, przez samobójstwo spadło. Ojojojojoj, albo było tak fajnie, bo było 6, ale spokojnie. Dojdźmy tam gdzieś do fajnego skupiska tych śmierdzieli. Dobra, no nie, ale dobra, to było zabójstwo na szczęście. Dobra, odzyskałem te 6 zabójstwo, więc jest spoko. Mortal Kombat po prostu. Co tu się dzieje? O, pięknie, 7. 7 zabójstwo. No, będzie 7 zabójstw, no. Mecz się skończył. Ja zajmuję 4. miejsce. No, byłem 4. No, 7 zabójstw na 33 zgony. No, trochę tam zabrakło, a może bym był po prostu na podium, ale powiem wam szczerze, to jest właśnie zrobione z tego względu, że nie wiedziałem, że samobójstwa zabijają, kasują nam po prostu zabójstwa. Nie wiedziałem o tym, więc sami widzicie, jak to po prostu wygląda. Nie wiem, jaką mapę wybrać, nie wiem, gdzie są głosy. Średniowieczna wioska. Żeby była inna mapa. Ja jestem za średniowieczną wioską. Tam się pozabijajmy. Zobaczmy, jakie są kostiumy. Koza lunchowy sobie weźmiemy. No, ja jestem gotowy. Czekamy na graczy. Ale to wybierają. Moi drodzy, czekamy na jednego gracza, no ale za 10 sekund tak się ten mecz rozpocznie. Także oby się udało szybko i sprawnie to przeprowadzić. Dobra. No to zaczynamy. Kurczę, moi drodzy, ten mecz będzie trwał aż 15 minut. To będzie szaleństwo. No tutaj już będzie, powiem wam szczerze, ciężej chyba o podium. Bo tu zależy wszystko od broni, jaką się będzie miało. No dużo trzeba będzie latać po prostu. No dobra, na razie moje statystyki są katastrofalne. Jedziemy. Byle kogoś trafić na odległość. Dobra, pierwsze morderstwo jest. Pierwszy kill. Jest drugie. No dobra, coś tam mamy. Mamy 3. miejsce. Dobra, idę szukać koz. Where is the fucking kozer? Gdzie są kozy? Wow, co to było? Broń mi się po prostu zmieniła. Na bardziej taką hardkorową po prostu. Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Zostałem zabity. Ale już wróciłem, widzę, do standardowej broni. O, on to był z tyłu, cwaniak. Pewnie. A to się kurwa rozglądać. O, jeszcze bomba mnie jakaś pierdolła. No, zgrobny pyk, grobny mak.
umiem tutaj wykańczać ludzi. To trzeba przyznać. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Tutaj jest kurwa rzeź normalnie rzeź. Rzeź. Koza rzeź. Po prostu ja podejrzewam, że w krajach arabskich ta gra nie ma racji bytu. Bo jak można kozę zabijać? Kurde, 26 HP. No to nie wróży dobrze. To nie wróży dobrze. Ło! Ja pierdziu. Dobra. Ale widzicie, ta rozgrywka tutaj jest tak dynamiczna. Tutaj po prostu nie wiadomo, co się dzieje. Tutaj cały czas ja teoretycznie naciskam spust. Bo tutaj się tyle dzieje, że to jest magia. Dobra, przerwałem serię zabójstw. Przynajmniej tyle dobrego. Kozy, kozy, kozy! Meee! Ale no cały morty znowu zaczął zabijać. Ach, co tu się dzieje, moi drodzy? To jest, powiem wam szczerze, świetna rozrywka, ale... To jest szaleństwo tutaj, to co się dzieje, to jest po prostu szaleństwo. Dawaj, 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 tak jest. To tam już kurde napierdziela kolejny, ja pierdziu, gdzie my jesteśmy, na jakich rejonach mapy. Ja już mam myszkę po prostu poza podkładką, ja tutaj nie ogarniam po prostu tego zabijania, no ale okej, okay, drugie miejsce, na chwilę obecną. Ale przecież jeszcze mamy prawie 11 minut tego kurwa mordoru tutaj. No nie wiem, co mnie zabiło. Jest pewnie jakaś kolejna nowość. Gdzie te kozy są? Gdzie są kozy? Gdzie są pierdolone kozy? No ja też jestem kozą. Mech, mech, mech. Paszeruj go. Tak jest. Trzeba się tu dokształcać. Być na podium online. Come on. Come on. Oj. Ale ubudu. Dobra. Jeszcze 10 minut. Jeszcze 10 minut mordoru. Ja pierdolę. Ja pierdolę. To tu się... No nie, ale ten mordy to ja nie wiem, z czego on strzela. On jest chyba nie do zajebania, no nie, on ma 20. Ja mam dopiero 9, no to z czym do ludzi? Jak będzie dycha tutaj, to będzie dobrze. A nie, mam inną broń teraz. To też nie będzie dobrze. Ograniczona amunicja. O kurwa. Ale nie widzę kózek. Gdzie są kózki? Gdzie są kozy? Hello? Hello? Hello, you know, you know, o, ale zrobił pocisk. Znaczy z jednej strony to jest fajne ułatwienie, bo wiemy, gdzie są kozy, tak? Świecą się na czerwono i opierdziu. Rusek miał jakiś mega power, mega fan po prostu. Opierdziele, no on jest jakiś tarczy po prostu, to z niego nie ma nawet co faszerować, bo... Yeah. No, już spadam na trzecie miejsce i to na 4 graczy. No, dobrze by się było utrzymać na podium, ale czy to będzie realne? Jak mnie tu faszerują, dobra, jest dziesiąte zabójstwo. Kurwa, no tego się zabić nie da po prostu. O, ma jakąś tarczę, kurde, niewidzialkę i... No ale ja mam takie pytanie, ile on to będzie miał, bo to jest po prostu, no wiecie, no to jest taka głupota w graniu, że gościu coś ma i nic to nie daje, tak? Nie można zabić po prostu, no to jest trochę głupota. Ja pierdzielę, normalnie jakie combo, jak ja tu odlatuję. O, Timorti. Kurwa, co tu się odpierdala? Ja chcę kogoś trafić. No, Talmorty znowu. No dobra, mamy 11. Nie jest źle.
Utrzymujemy te trzecie miejsce. No, nie tracimy dużo do drugiego, także okej. Ale kurwa, no on jest niemożliwy. On jest niemożliwy. Czym go dobić, żeby... O, wreszcie, tak jest. Kończ tą swoją pastę. Kurwa, dlaczego ja nie mogę strzelać? Co mi się przejrzało? No nie, Tim Morty mnie zabił teraz. No Tim Morty napierdzie na równo. No, dalej mamy 11. 7 minut do walki. No, nawet jak sobie kogoś upatrzysz, to jest kiepsko. Ach, Fel mnie zabił. Fel już ma 13. My się po prostu zatrzymaliśmy. Tylko grubo. Kurwa, nikogo nie umiem zabić teraz. No, normalnie masakra. Gdzie jest mu te HP? Zabij tego Tim Morty'ego. No nie, no Tim Morty znowu nas zabija. Normalnie Tim Morty jest jakiś kozak. Ja już wpadam na czwarte miejsce. Ajajaj, no nie będzie dobrej zabawy, widzę. O, teraz ja coś mam. Teraz ja się nie muszę obawiać chyba. Tu mogę chyba faszerować ich wreszcie. No, 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 zabij kogoś. No zabij wreszcie jakąś kozę. Come on. Zabij kozę! Zabij kozę! Ja pierdzielę, no jak to jest możliwe, że ja żadnej kozy nie umiem zabić, no? No miałem więcej życia, no kurde, no to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Lamię tu. Lamię. No. Znowu było zabójstwo, ale nie moje. No, no, no. Yeah! 12. Po długim czasie po prostu oczekiwania udało mi się wreszcie kogoś zabić. Kurde, no podkładka mi się po prostu czasami kończy tutaj. No znowu mnie Tim Morty zabił. Przez 27 sekund mam nieśmiertelność. No fajnie by to było wykorzystać. Zabijając tutaj kogoś. No, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, 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 dawaj w niego! Ale mnie odjebało! Nie, 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 dawaj, dawaj, dawaj! To musi być mój! Musi, musisz paść! Ale jak on to zrobił? Jak oni tu to kurwa robią? Tutaj jest jeszcze celownik, ja o tym kurwa też nie wiedziałem, no fajna kapa. Ale no nie, no ja tu nie mam szans powoli, no nie, no kurwa. Dobra, jest 13. 14 by się przydało. O my god! Gdzieś ty jest! Gdzieś ty jest! Dobra. Jest 14. Poprawiamy trochę statystyki. No ale 15 by musiała być. A na to się nie zanosi. Jest 15. Awans na trzecie miejsce na 4 minuty przed końcem. Oby to się udało utrzymać. Byłoby cudownie, ale teraz nie widzę kózek. Where is the koza? O nie, tam jest ta nieśmiertelna. Dobra. Dawaj, 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 no! Zostaw mnie! Daj mi kogoś zabić! Był tam. Był tam i nie uciekł. No, jeszcze Tim Morty. Przerować dystansu, ile się da. No, dlaczego to jest Tim Morty? Ale dobra, mamy 16. Mamy 16. I awans na drugą lokatę. Wow.
ale ta rywalizacja tutaj będzie mega zacięta. No nie, no Tilmorty, odpuść trochę. Na innym się pobawić. No tam mam nieśmiertelnego. Kurwa, ale problem jest taki, że to tutaj spowalnia mocno. No nie, 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 oszczędźcie mnie trochę. No, kurwa, no zostało nam 3 graczy. Dobra, ja mam 17, no jest 4 gracz. No, powiem szczerze, chyba nie zejdziemy z podium w ciągu tych 2 minut. Tak mi się wydaje, że nie powinniśmy zejść z podium. Ale pozory mogą mylić. Pięknie. Bo udało się 18 zabić. Jest! 19! No, no, ale zostały 2 minuty tutaj tego mordoru. Tutaj mam pana nieśmiertelnego. Musimy uciekać jak najdalej. Jak najdalej się po prostu da. Dobra. No nie, ten Morty. No nie, na ten Mortiego tutaj nie ma co napierdalać. No proszę. Dajcie się, tak jest, wykończcie się. Wykończcie się wszyscy. No powiem szczerze, no miotasz płomieni. No nie, jak Fel będzie miał jeszcze 3 zabójstwa, to będzie dramat. Bo fajnie by było być na drugim miejscu podium. Dobra, trzeba tu coś popróbować, pokombinować. Może się kogoś trafi. Może nie. Pięknie, 20 zabójstwo. Dobra, 21 fel. Ode mnie dostał. 33 zgony. No ja jestem najbardziej śmiercionośny tutaj pod względem śmiertelności. Dwudzieste drugie. Dostał headshota. Jak to wyglądało, to każdy widział. Ok, moi drodzy, 30 sekund. 30 sekund zabawy. Kurwa. Wyjebał mnie z areny. No i nie, no nie wierzę. Nie wierzę. Co tu się dzieje? Nie. Nie, co się tu stało? No, przylagowało mi, ale na szczęście nie wywaliło z gry. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na podium. Jesteśmy na podium, udało mi się to zrobić. Drugie miejsce, no patrzcie, jak się dumnie prezentuje moja koza. Nie no, będzie awans poziomowy. Odblokowane nowe kostiumy. Punkty, wiadomo. Takie cele morele. Tak to po prostu wygląda. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Goat of Duty, grę jeszcze bardziej popierdoloną niż Goat Simulator. Ale powiem szczerze, Pomysł trafiony, fajna zabawa dla każdego, dla początkującego, dla zaawansowanego gościa, który jest ogarnięty w grach sieciowych. Ja mogę tą grę polecić, bo ona jest śmieszna, jest zabawna i na pewno jest moim zdaniem tytułem bardziej przemyślanym niż God Simulator, ale dalej będę uważał, że ta gra jest popierdolona, że te kozy w tych grach są popierdolone. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, do następnego, cześć!